Siemanusz, Kloa, jestem PPTN Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zaczynamy żniwa rzepaczane. Lecimy sobie dużym case'em. No, mamy nowe nabytki na gospodarstwie. Jakby to by było inaczej. Lecimy na pełnym pędzie, bo naprawdę nie ma czasu. Kosimy sobie rzepak w pierwszym strzale, ponieważ pogoda jest troszeczkę niepewna. Mamy podobno jakieś deszcze, ale czy tak będzie faktycznie? Nie chcę, żeby się coś tam jakieś gradobicie było, czy cokolwiek było. Różnie to może być. Rzepak się dobrze miałem przyjął. Więc lepiej tam zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak troszeczkę jesteśmy statni, bo naprawdę ten rzepaczek... No nie sypie to jak w tamtym roku, no tyle mogę powiedzieć. No ale tragedii nie ma. Tak, prawdę mówiąc. Obkosiłem sobie w jedną, w drugą, dwa razy poprzeczniaki z tej strony, trzy poprzeczniaki zrobiłem. I na tym nie mam pewnego zbiornika. W tamtym roku to miałem już pół zbiornik. Więc naprawdę teraz no... Szału nie ma. Szału nie ma. Dobra, teraz tak sobie zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Nie wiem czy sypać na obydwie, czy reszta będą pewnie pełne bądź pełniejsze. Z tego względu, że do pola rzepaku, dobra. Mierzymy, zamykamy, no i przedstawiam Wam dwie psy cepki HW8011 od gospodarza. Gościu wymieniał sobie największe przyczepki. Ja za ten zestaw, mogę powiedzieć, zapłaciłem tylko bądź aż 40 tysięcy za sztukę. Czyli zapłaciłem 80 tysięcy za dwie przyczepy. No. Chciało się większy zestaw, to trzeba było zainwestować. Przednia 10,5 bodajże, a druga 11 ton mieści, więc no jest dość sporo, można powiedzieć, w pewnym sensie. Tonażu. Wchodzimy. Jedziemy, wejdziemy. Wiecie, kluczyki, trzeba wsadzić te do stacyjki. Pik. I odpalamy maszynerię. I zobacz, jak już się pięknie nam na przyczepkę sypie. Dobra. Nie, dużo szału nie ma. Powiem tyle, szału nie ma w tym roku. Co do właśnie akcji bizonowej, rzepakowej. No niestety, no w tamtym roku troszeczkę lepiej ten rzepak wyszedł, w tym roku jednak może być tak, że jednak to nie wyjdzie tak, jakby człowiek chciał, no ale co zrobić? Życie, tak powiem. Raz jest pod górkę, raz pod górkę, więc tutaj to się cieszy, że w ogóle coś tam będzie spało. Też nie wiem, no to jest, a wam powiem dokładnie. Potencjalny zbior ton eta to jest 12178, więc dużo tego nie ma, szczerze mówiąc. Dużo tego nie ma, nie wiem, troszeczkę przesuszyło chyba zbytnio ta pogoda. Ten maj tak nie był pewny. Czerwiec jako tako deszczowy, ale tu już chyba troszeczkę przepóźno. Ten deszcz na rzepak. Ale no patrząc, no to nie jest taki potencjał w tym roku na rekordy. Ale trzeba się cieszyć. Gdzie rzepak tak idzie na sprzedaż, tak idzie na sprzedaż. Mamy dwa pola. No czy ma te drugie pole później gdzie nasypało. No nie wiem, czy ogólnie da nam się ogarnąć temat. Tutaj do tego pola, no bo tutaj te pole jest naprawdę, no jest niebitne, powiedzmy 2 hektary ogólnie pola, zobaczymy, no wiadomo, to bycia jak najwięcej będzie miał pewnie mniej, w tym roku naprawdę rekord był względem każdego plonu, w tym roku jednak już coś tutaj nie zgrało, czy tego nawozu za mało poszło, czy ta gnojowica trochę za bardzo tutaj pomieszała sobie. Tego zbytnio nie wiem. Wiadomo, to jest taki rok ciężejszy, też tak nie ma co chodzić, bo jednak te zarobki są nie takie złe. Zobaczymy ogólnie, będziemy mieć całkowitego tego zarobku ze żniw. To się okaże, bo pewnie będę sobie gdzieś tam sypał prawdopodobnie
gdzieś na muchawę będę sypał. A co będę mógł? Myślę, że raczej rzepak będzie takim kluczowym dla mnie zbożem, które będę chciał się przymagazynować. Tak na listopad, grudzień zobaczymy finalnie, jak to wszystko wyjdzie. Ale listopad powinien wyjść od razu na sprzedaż, tak? Bo ja nie mam silosów. No niestety się jeszcze nie robiłem. No jest plan na silosy, ale to trzeba pomyśleć gdzieś plac, poświęcić gdzieś plac na to, by te silosy postawić, tak? Więc zobaczymy finalnie, jak to nam to teoretycznie wyjdzie. I praktycznie tak samo. No patrzcie, tutaj mamy pół tony dopiero nasypane, 500 litrów. Powiedzmy, że to są dane. Przydajemy w tonach, nie jest takie tam szału, nie mam, tak? Przy domu mieliśmy jeden kawałek, który napadł, oddał nam całą szczepę piątkę. Tutaj nawet nie będzie z takiego kawałka pewnie szczepy, może to kareczkę lepiej jak szczepa będzie, więc się nie ma. Ale ogólnie trzeba się cieszyć, sprzęt chodzi napawiony, asa wydana na jakieś filmianki, łożysk, bo łożysko było tutaj na basie, na... Jezu, mówcie mi, nie na headerze, tylko na tych... na tym łanu, naganiaczu łanu. Zamieniałem sobie dwa łożyska, tylko to jakoś chodziło, tylko porobione, właśnie, dość koszt nieduży. Ale tego było, niestety tak zbytnio tego nie odczułem. Z tym takiej tagli jest jeszcze leśniczek, jeden strzel tutaj, który jest na dwa wycięte. Ja sobie na chyba takie gdzieś jeździł, w sensie takim, iż ja będę sobie jeździł raz przy raz, tak się można powiedzieć, bo tam na mnie się wykręcę, zanim ja tam podchorzę, no to troszeczkę będzie troszeczkę zrobił. A chcę jak najwięcej tego duże paku pokusić, żebyście widzieli, jak mniej więcej to pokazuje. Jak to finalnie wygląda, no ale no, nie wiem, gdzie zresztą zbóż, to staram się teraz, naprawdę mówiąc. Jeśli chodzi o ten rzepak, no to jednak nie jest to rzepaku dla mnie, to trzeba przyznać. Na tych polu, to jest największe pole, poświęciłem duży nakład, a tego zbytnio nie będzie, no bo nakład był, a może tego polu nie będzie, no i zobaczymy. Jakby to było w życiu realnym, w tamtym roku nie każdy miał zajebisty plon, ale cieszy się każdym plonem, który zebrał w ogóle. Tak samo tutaj trzeba się cieszyć, tylko co będzie wiadomo. Zboża to są takimi kowymi zarobkiem, a my to przede wszystkim potrzebne tylko są, że tak jakby taka rozmaicenie, taki podozmian bardziej, tego co bym brakowało, podozmian dla naszych tutaj ziemi, bo tak mamy tylko zboża, kukurydza, no i ten łubin, tak? No łubin jeszcze mamy, no to tam też jakaś ta monotonia, już trochę tam ta monotonia kuziła. Monokultura, o. Monokultura już jest zachowana, no ale ten rzepaczek też musi być prowadzony. Ta ziemia może nie jest jakaś tam cudowna pod względem uprawy tego rzepaku, bo jak widzicie, jakieś nie są jakieś mocne ryby. Ale no trzeba coś prowadzać, mimo agotonażu prawdopodobnie. No i tak zawsze coś będzie. No co zrobić? Taki po prostu, taki urok. Wiecie, no tutaj wszystko pewnie będzie gdzieś tam szło na sprzedaż, zobaczymy w ogóle gdzie, tego nawet nie wiem. Ja bo nawet nie wiem, gdzie to będzie, po przyszłym roku będzie widać lepszą cenę. Kontaktować, dobrze nie kontaktowałem tego rzepaku. A powiem tak, musiałbym dołożyć naprawdę sporo cegiełkę do tego, żeby to wiązać, a tak na szczęście o nic nie musiałem. Nie martwię się, przynajmniej pod tym względem, że nie zetnę, tyle mam i to będzie mój zarobek. Że to o jest, to wszystko będzie mój zarobek. Ogólnie, bo nie powiedziałem tego na samym początku, a pewnie zastanawiam się, skąd mam 20 tysięcy. Ogólnie, po przewinięciu, może powiedzieć już farmingowym, po przewinięciu na koncie sprzedanym jako 88 tysięcy. 80 tysięcy kupiłem szczepy, więc zostało mi 8. Ale jak się jechali, zapłacili mi za rasowanie siana,
chciano kieszonek, przyjechali, zobaczyli mi 12 koła. Tam lekko opuściłem po 200-300 złotych, po 200 złotych, po 5 pasowałem, więc 200 złotych opuściłem od głowy, jebał pies, wrażeniem, i niech będzie moja strata, ale klienci są już pewni, będą też pasowani w tej sumie. A co siedzimy za mną teraz? Jeśli są możliwe, z kosztem dla mnie bynajmniej, żeby to zabrzmiało trochę dziwnie, ale z kosztem wynajęcia pracownika, w sensie zatrudnić pracownika trzeba będzie. Ogólnie będę chciał zatrudnić dwóch pracowników w tej gospodarstwie, co też troszeczkę będzie mnie bolało, mogę powiedzieć w pewnym sensie, no bo teraz, żeby zapłacić za pracownika, to jest minimum takie 7-8 tysięcy trzeba dać na rękę. No tak, powiedzmy to 8 tysięcy. To jest pracowników firmy sezonowej, który będzie ogarniał mi temat pól. Pól, właśnie jeździ po ludziach, w tej chwili jeden nie miał czasu. A drugi będzie oborowym, czyli mieszanie paszczowozu do tego dojenieją, prów itp. Ścielenie i to wszystko będzie robił. No dobra, ja będę tylko i wyłącznie nieraz tam uprzątał, jeśli on będzie potrzebował wolnego, tak żebym już miał, tak powiem, rozmowę. Nie wiem czemu, ja miałem to robione na manualne wysypanie, ale teraz to manualne wysypanie coś tu nie działa. Nie wiem czemu to jest tak spowodowane. Należy go przeczystać. To już mało ważne. Nie, może i trochę uciągniemy tego rzepaku. Chociaż patrząc, to już tam dużo tak nie zostało. No pewnie tutaj na przykład będzie zasypana. Względem tego. Zobaczymy. Razie bizonek sobie elegancko. Jest ogarnięty. To można sobie koni tym bizonkiem sobie kosić. Na razie bizona, znaczy chyba nie będę planował wymieniać, bo to jest dopiero świeży, długi sezon pewny robi, czy długi sezon zaczął, więc raczej bizona nie będę sprzedawał, szkoda mi go sprzedawać. Choć plany są, będą mocy, tak rozwijać fajne gospodarstwo, żeby to po prostu miało jakoś więcej nogi, tak, żebyście nie byli, że tak to powiem, monotonni, jeden kombajn jest. Dlatego gramy na takim poziomie, jakim gramy, mamy taką modyfikację, jakie mamy teraz. Raz więcej, a zdało mi zrobić, ale jednak ten zarobek cały czas jest. Więc zobaczymy. No teraz jeśli byśmy zrobili na pewno jakieś fajne pieniążki, chcę pocisnąć pola. Pewnie chciałbym kupić te pole, jak w tym kosimy, i drugą dzierżawę. I na razie chyba nie cisnąć bardziej w dzierżawę, cisnąć bardziej w swoje. Czyli zrobić tam, nie wiem, 200-300 tysięcy. Chociaż to jest chyba w stakcie, byśmy 300 tysięcy zrobili z żni. Chociaż tych zbóż ogólnie mamy troszeczkę. Mimo wszystko mamy żyto, mamy przężyto, mamy owiec, mamy łubin, właśnie rzepak. No trochę tego jest. Więc mamy pszenicę. Jeszcze przecież tych zbóż ogólnie troszeczkę mamy. Być może zarobimy. Jestem optymistą, myślę, 200 tysięcy byśmy powinniśmy zarobić. Chociaż patrząc po rzepaku, że on teraz troszeczkę za wysypie, to już tak optymistycznie nie stawiam się. Ale zobaczymy, no spól, teraz zarobek spól, idziemy na zakup pól. Proste, bo to, żeby to rozwijać, a z mleka to będzie spłacany teraz kredyty. To ja po prostu już te kredyty też powolutku ode mnie odchodzimy, bo tych kredytów mamy tyle, że to jest głowa mała, aż już banki nie chcą mi dawać kredytów. Po prostu też sobie modernizować, zakupić te, czy kupić świeże jałówki, czy byki, czy coś w tym stylu. No już jest troszeczkę bida. No jednak ta obora mnie dobiła w pewnym sensie finansowym. Bo teraz inwestycja się zwraca naprawdę w dobrym stopniu. Po prostu się nie muszę jakoś przejmować. Tak można powiedzieć, tak? Się nie ma co przejmować. Więc naprawdę jest dość fajnie pod tym względem. Wiadomo, inwestycja nam za grube miliony kuźwa. Jeszcze nie ten etap, żeby się za miliony kupować, stawiać, proszę, obiekty. Ale te
ponad 500 tysięcy to już dla mnie był wydatek, tak? Więc teraz muszę powoli po prostu uspłacać nie pola, inwestycja maszyny, ewentualnie jeszcze jakieś takie by się. Chociaż patrząc te moje gospodarstwo, już te maszyny są dość w miarę stabilne, wystarczające. Czy mi potrzebna jest obrotówka na razie na ten moment? Chyba raczej nie. Obrotówka na razie mi nie jest potrzeba. Nie jest potrzebna. Mi jest bardziej potrzebny, nie wiem. Na zasadzie chyba nic. Tak teraz sobie myślę, tak naprawdę szczerze mówiąc. Sprężówkę też mamy, mamy gruberka, mamy rozrzutnik, mamy beczkę, mamy rozsiewacz. Co jeszcze mamy? No mamy praktycznie wszystkie maszyny, które są najbardziej nam potrzebne. Jedynie co jeszcze, co mógłbym powiedzieć, no to tylko pewnie wały, które będą potrzebne. Tylko teraz naprawdę chciałbym jakieś kupić fajne, ciężkie wały. Po co mi ciężkie wały? Już mam spieszę z odpowiedzią. Chcę prowadzić to samo, co u siebie w gospodarstwie generalnym. Czyli uprawę uproszczoną, tak zwaną przeze mnie, czyli bezorkową. Bo bardziej mówię to uprawa bezorkowa, która mówię uprawa uproszczona, bo u mnie to jest taka ziemia, że jest to uprawa uproszczona. To samo chcę właśnie prowadzić tutaj. Mam gruberak, na którego mogę prosić. Podejrzewam tak 1025 centów, puszczę tym case'em. Powinienem, bo jednak 115 koni, metr 60 gruber, no to raczej no większy chyba raczej problem nie powinien mieć, żeby no taką grubość to puścił. Wiem, trochę może być problematyczny dla was, ale czego, żebym negował wolniej, będę się zawierzówką mieszał później na jowice i gruber. Wiecie, że tak troszeczkę do mnie pozakrywa, no ale powiem szczerze, ja tak sobie zrobiłem w tym roku. Poczuł rydzę, wleciała na głęboko talerzuwa, wleciał później brona aktywna, bo no grubera nie posiadam, to takiej opcji nie miałem. Brona aktywna, zasiane, okreda powschodziła, bez żadnych problemów. Tam gdzie niegdzie wiadomo było ciocheczkę za głęboko, czy za dużo, za głęboko nie, za dużo bombownika rozrzucone, no to wiadomo, że w roku tego mi doposzło troszeczkę więcej. Głębiej, ale na tego wynika nie dało tyle. I co? Wały, troszeczkę dały dupki, no ale to wiadomo, za lekkie wały. Ciebie? Ale tak to powiem, myślę, że fajnie by to było mieć tutaj taką wawę uproszczoną. Bo każdy mówi, prawa bezorkowa. No dobrze, no jeśli macie sprzęt 200 koni ciągnik i bezorkowca typowego, runera, powiedzmy jak ma Krzysiu Zagór Kuzynów, spoko, to można powiedzieć bezorkowa uprawa. Ja mogę robić tylko uprawę uproszczoną, bo patrząc na moje gospodarstwo, bym chciał bezrokowca kupować, to na pewno to też nastąpi, nie wierzę w to. To myślę, że to jest 180, to jest takie minimum, żeby to prowadzić. Minimum to 120 koni, proszę, 180 koni to jest takie minimum. Wiadomo, to jeszcze nie jest na tym etapie. Ta gospodarka nie jest jakaś prężna, muszą być fajne ciągniki, muszą być fajne maszyny przede wszystkim do tego. No my dopiero mam 17 odcinków tej serii. No i co my dopiero mam? Tak patrząc też, prawda? Podług pierwszej serii, no to troszeczkę jesteśmy tutaj no do tyłu, tak? Podług pierwszej serii, którą prowadziliśmy na kanale. A co się dziwić, tam był oryginalny, tam był inny pułap. Zaczynaliśmy od innego pułapu. Parku maszynowego, tak, tutaj powiedzieliśmy, że po początku robić oni taki jak mamy teraz dopiero Kelisa, tak więc też nie ma co patrzeć, ale fajnie to jest, że taka jest, chociaż miałem 19, tylko tak 19 taką serię tak typowo patrzyłem pod tym względem, żeby patrzeć realnie, no niekoniecznie, tak graliśmy. A tak mi się zdaje, że troszeczkę bardziej realną gamy serię. Bo jednak teraz na zawarcie popatrzcie. Nie ukrywam, one w podstawce kosztują 12 tysięcy.
Teraz ja na domu patrzę na Elixir. Są różne różnice. Tutaj to nie ma opcji od 25 do 60 tysięcy. No ja tak mniej więcej dam te 40, bo te nie są w perfekcyjnym stanie, co jakaś tam prowadzić rzecz, czyli prawdopodobnie opony wymienić. Są koszta. Do tego trzeba uszczelnić silniki w przyczepach. To są takie przyczepy niby wizualnie ładne, ale technicznie no nie są aż tak cudowne. Ale myślę, że tam tu jest koszta w tym, nie wiem, 4000, 3000. Uszczelnienie przyczepa, wiecie, nie każda przyczepa będzie potrzebowała nowych opon całego kompletu. Tak tylko jedna przyczepa będzie potrzebowała powiedzmy jednej opony, a nowa przyczepa będzie potrzebowała na jazdówkę tylko opony, żeby kupić nową. Wszystko. Powiedzmy te 5-6 tysięcy powinniśmy się zamknąć, czyli po 43 tysiące taką szczepę nam wyjdzie. No to mi się zdaje, że to nie jest jakoś dużo. To już mówię, ten tornasz też już jest ładny, bo to już jest 21,5 tony, więc tutaj to już patrzcie, to już jest to nasz konkretny. Tam na swoich sypie 16, coś w tym stylu. A tu jeszcze jest możliwość nastawek. To też będę raczej próbował w przyszłości zrobić. Ale wiadomo, na razie nie próbowałem, nie kupowałem nastawek na już na CITO teraz, żeby kupować nastawki za 6 tysięcy. Bo na razie mówię, to i tak już jest przeskok o 5-6 tysięcy. 5-6 ton jest przeskok, więc to i tak już jest praktycznie jedna przyczepa tamta, tu już jest jedna przyczepa tu. To pół. To jest 1/4, zupełnie może, 1/4 przyczepy? No powiedzmy, 1/4 przyczepy. Przepraszam, 1/4 jest jeszcze luzu, o, tak trzeba powiedzieć. Nie, no inwestycje robione powolutku, stabilnie, bez żadnych tutaj zrywań, bez żadnego zudumania. Tak, żebyśmy mieli co nieco jakichś nowych nabytków, ale troszeczkę taki smaczek. No teraz mieliśmy w poprzednim odcineczku mieliśmy przecież kopreski, mieliśmy nowy nabytek w pewnym sensie, który był zakupany już Duncan, ten dawno, do znajomego, więc no tutaj no nie ma co się dziwić, inwestycje powolutku robimy, ale tak w miarę z umiarem, tak, żeby po prostu nie było tutaj żadnych większych problemów. Tamten case był dawno zapłacony, chociaż tak myślę, że tak troszeczkę za mało mu dałem, ale już tam nie wiem, na końcu mu się dorzucić, rzuci parę groszy, jak to się mówi, i też będzie elegancko. No fajnie to wyjdzie, ten rzepaczek. Piszcie mi ogólnie, czy wam się podobają teraz ustawienia filtrów, jakie posiadam teraz, bo powiem szczerze, mi się to cholernie podoba. Te filtry podobają mi się strasznie teraz. No kolory takie bardziej żywe mi się zdaje. No bo tak patrzyłem ogólnie na dwoma filtrami, na dwóm pokażę. No to może powinien troszeczkę inaczej pokażeć. Mam takie dwa presety, mam troszeczkę jaśniejszy, ten ciebie będzie mniejszy. Szczerze, ten mi się zajebiście podoba. Nie wiem czemu, ja tak lubię tak grać. W takim presecie. Lepiej się... No zanurzyłem sobie te filtry, które wyszły na Mockabie. Bardziej już, bo tak ustawię, nie będę się martwił o żadne sterowniki, karcie graficznej, czykolwiek. Macie to powinno mi się zapisać, bo po każdym, nie po każdym, raz w tygodniu bynajmniej próbuję kopiować sobie na zewnętrzny dysk. W samym razie czego to wiecie, tydzień czasu, to jeszcze to postaram się odzyskać, bo na dzisiaj robiłem tą kopię zapasową w razie. No i sterowniki wyskoczymy, no już miałem tu ustawioną, widzicie, wyskoczyłem, wskoczyłem, ustawiłem. I już mam fajnie upiedlenie zrobione. Moim zdaniem fajne. Napiszcie tylko w komentarzu, czy to mi się też podoba, czy nie. Będę sobie kombinował pod tym względem. No i to wszystko. Myślę, czekajcie, teraz na sobie myślę, to chyba odcinek jest na czwartek. Czyli dzień z zakończeniem roku szkolnego, jeśli może liczę teraz. Tak, macie dzień przed... No czwartek, no to tyle. Więc macie już, to już wakacje, tak? Zakończenie pewnie 10, 5, 10 pewnie godzina.
zakończenie i już nabył, będzie. Podejrzewam, że już te odcinki, oczywiście, jeśli uda mi się teraz nagrywać, to pewnie raczej będę chciał troszeczkę, może będę ustawiać, chociaż nie. W tygodniu jak robimy, no pewnie jak robimy, bo ciężko jednak, jak ma się gospodarkę, jeszcze rzucać filmiki na dość wczesną godzinę. Więc myślę, że tak to 14, może 12, zobaczymy jak to będzie wychodziło. No nie wiem, 14 godziny tak chyba jest optymalnie w lato będzie. Jeśli to będzie po prostu możliwość. No na pewno teraz możliwość nie będzie nagrania Farmers Life'a, bo kompa będę miał wmontowany. Jeśli nawet nie wiem, czy już wmontowanego kompa, jak to już nagrywam. Więc Farmers Life będzie teraz musiał przejść, jak to powiem, odświeżenie i sezon drugi trzeba zrobić Farmers Life'a. Właśnie. No nie wiem czemu te Farmers Life nie podoba się, ale widzę to oświetlenie, wiadomo, już nie jest to co było, a nie patrzmy się, raczej nie, ja się nie patrzę na oświetlenie, ja nie patrzę się, tu mam być dla mnie seria, dla was seria, jeśli ktoś chce to ogląda, zostawię subskrypcję, lajkacza, komentarz właśnie na kanale, a wiecie, ja chcę coś mieć jakąś, czy pamiątkę. Mimo wszystko z tego chyba, że coś tam robiłem, coś tam się starałem i coś na tym YouTube wrzucałem. Dobra, teraz wracamy do tego wszystkiego. 8000 na koncie. Teraz faktycznie mam 4 przejazdy zrobione. Gdyby nie mam pewnego zbiornika, więc tutaj ten rzepak nie jest taki obficie wydajny, ale co zrobić? Złożymy sobie, ale myślę, że te dwie przyczepki prawie, że będę prawdopodobnie miał pełne, jak to już pójdzie z drugim polem oczywiście, no bo tego to nigdy nie wiadomo, to wszystko finalnie wyjdzie. Tyk. Mamy do tyłu bidonek. Tutaj to będzie strasznie słabo z tym rzepakiem. Jak nastawi na ekody, a to powiem szczerze, że jest dupcia. Jest naprawdę dupcia pod tym względem. Ale nie ma tak źle. Dobra, my się pojedziemy, może jedną nogą będziemy chyba kończyć odcinek. Wiecie, im więcej zrobię na odcinku, tym mniej zrobię poza odcinkiem. Jest wiadome. Teraz myślę, że to będzie... mam kuźwa nie zarągać teraz. Sezon ogólnie wiadomo, żniwny. Jeszcze na pewno jakieś żniwa teraz będą słomy. Coś na słomę, o, w tym sensie. Do zrobienia, spasowanie, pewnie słomy. Trzeba nie zrobić siana. Uźwa, jest roboty pełno, nie będę wiedział, co mam ręce w łódź. Się teraz będę raczej proponował zrobienie przężyta, pewnie przy gospodarstwie, ewentualnie żyta. Przy gospodarstwie, teraz tu też się zastanawiam. Tutaj też trzeba będzie coś pokombinować, bo tutaj będę chyba próbował zasiać mieszankę gorzowską. Czyli trawicę trzeba pewnie zasiać. Pewnie na sezon dwa. Czemu tak? Bo jednak trochę tej paszy brakuje. Bo jednak dalej przejechać. Nie wiem, czy jakby wycieranym, jakby to wyglądało. Czy być może trzeba szereg zasiać? Nie, no zasiać to bez zasiać, tylko rzepaku. Tawice. Może się uda. Cenę jakąś zarypać. Chociaż wiecie, bo tej paszy naprawdę troszeczkę zaczyna brakować. Kiszonki już jest tyle, że o ile. Siana może jeszcze starczy. Aż też to jest powiedziane. I zapadę teraz w tym roku, jak tak sobie szalałem pod względem sprzedaży siana, sprzedaży siana kiszonki, tak w tym roku jest bida. Nie ukrywam tego i z pełną świadomością to mówię. Więc naprawdę, no. Tamten rok był trochę bardziej wydajniejszy pod względem wszystkiego, no w tym roku jednak to już nie jest tak pięknie jak było.
Ale co zrobić? Trzeba nic jakaś będzie pomyśleć, bo o tym jak tutaj to współogarnąć, żeby po prostu jakoś te klony pozbierać, coś przesiać. Na pewno jakieś życie na kieszon też trzeba nie zrobić tam, gdzie będzie go pojedza. A gdzie go pojedza mnie, to wam powiem szczerze, nie mam żadnego pojęcia, gdzie ja sieję sobie pojedzę na kieszonkę. No ale dobrze powiedziałem, że pojedzę na kieszonkę. Nie wiem, gdzie to zasieję. Jeszcze jakoś tak preferencji nie miałem w głowie przez siebie ustawione jeszcze, bo to wiadomo, no kryzys jeszcze chwila czasu, no ale tak sobie myślę, no tak, chwila czasu do żyta, kryzys, ale do żyta już niekoniecznie, bo jeśli chyba nie zasieli w lipcu, może chyba w sierpniu, siejemy się to na kieszonkę, no to trzeba będzie przecież, żeby tak w kwietniu je ściąć, kwiecień, maj to jest nie tak. Teraz w czerwcu też się siał kukurydza ryczualny i nie było źle. Wiadomo, więc trzeba będzie pomyśleć teraz, gdzie tam to wszystko ogarnąć, czy po bubinie, czy to właśnie po innych zbożach, bo tak prawdę mówiąc, no tego dużo nie mam tych pól. Mimo wszystko wydajność jest, ale jednak patrząc na to, to już trzeba dobrze kminić pod tym względem, no nie wiem, trzeba dobrze pomyśleć, naprawdę muszę dobrze pomyśleć, no bo tutaj powiedzę właśnie, może i tutaj by dobrze było pasowało, że to zasiać, może mieszankę gorzowską, muszę cenę coś na kieszonkę i tutaj zrobić sobie po prostu powiedzę, a ziarno, ten kawałek drugi na kieszonkę, może by to oddało, z tym odwozem może być ciężko, no ale to zrobić, to się będzie później myślało, jeśli się będzie ścinało i sobie zasieje jak kolidzę, no trzeba będzie pomyśleć, to jest na pewno pod tym względem, no ale mam kuba za gwostkę. Niby to jest dopiero początek żniw, a ja już myślę, co będę na wiosnę siał. Co będę w przyszłym roku siał, zbierał na danym polu. No, dobrze to myślę, I teraz trzeba to będzie zasiać coś na szybko, żeby tylko później na kieszonkę zebrać. Kolejankę chyba zajebać. Kolokwialnie mówiąc. Bo innej opcji to ja tu, proszę Państwa, nie widzę. Na cyk. Dobra, tutaj powinno być w jedną w drugą stronę. Nie ma to nawet chyba podjazdu na dwa. Na raz tego chapać, to się mówi. Nie ma dużo. Myślałem, że będzie dużo więcej tego rzepaku, tego kawałka. To jest naprawdę dość spory, ale wydajności no nie ma aż taki duży. Zobaczymy, jakie inne zboża będą to oddawać. Inne rośliny tak zwane. Patrzcie, jest zimny kotlinka. Na co? Prosimy, że tak, żeby był głowy. No mi teraz to nie później. A to się kolokwialnie mówi. No i co ja muszę powiedzieć? Tak sobie teraz myślę. Tak, to trzeba nie kupić teraz zasiać. Ta część to na kieszonkę, na ziarnówkę, ta część. No na kieszonkę, chyba że wiadomo. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja z kieszonkową. No bo teraz patrząc, ja potrzebuję przy tej produkcji, przy tej hodowli, przepraszam, 200 tysięcy kieszonki ogólnie. Samej kieszonki. Teraz siana jakieś 100-150. Jeśli chciałbym z
na słomu, byś się chciał z samym sianem to pół na pół czamić. No jak to się mówi, pół na pół mieć najlepiej. I to by pasowało. Ale no trzeba będzie pomyśleć. A tu tam błaganąć, bo siano kulki ogólnie mam 5-4,5. Czyli by chodziło 5000 płyzo. Czyli mówię, no 150 na 200. I to jeszcze dobrze teraz liczę, bo wiadomo, tematyki dobrze, to nie, dobry to nie byłem. Bo tak gdzieś mniej więcej liczę, że 300 do 400 tysięcy, znaczy do 300 do 400 ton teraz aktualnie potrzebuję. Kiszonki siana. Więc już tego towaru jednak trzeba, jakby nie patrzył. Patrzymy na to, że jest to ponad 100 sztuk widła. Na razie myślę, że więcej zwiększać nie będę, bo naprawdę przy tym już mam zajęła, żeby to po prostu jakoś zrobić dobrze. A teraz nie zwiększam, bo dwie obory można powiedzieć kruk mlecznych i dwie obiekty byków to wystarczająca ilość moim skromnym zdaniem. O, że paczek dość dobrze pocięty widzę. Teraz patrzę, że naprawdę ścielisko jakieś takie, nie wiem, czy to jest oryginalne z tego farminga, czy to było później opominialne teraz. Teraz tego nie wiem. Pierwszy w okolicy widzę. Jestem ogólnie ze żniwami. Wyleciałem. Nie powiedziałem tego na początku, bo naprawdę no nie widać tutaj żadnych pompanów z kombajnami. Tak to powiem, kolokwialnie. Ja sam się tego pytania was też mi opieniu na odcinku, żeby już mieć po prostu w głowie. Całego rzepaku nawet. Prawdopodobnie godzinę było. Czy to jest? Z jednej strony sens, ale z drugiej strony to jest sens później chyje się ogarnąć. Sejba. Jeśli jest możliwość, to jest odcinek na czwartek. Dobra, wyłączamy. Zobaczamy sobie jak najszybciej, żebyśmy dojechali. No teraz tak, by potalerzować i zasiać to, trawice, czy żyto i wszystko w temacie. To trzeba zobaczyć teraz, co mogę zasiać. Wysypiemy i zobaczymy, tam ta strona będzie lepiej oddawać, czy nie będzie. Dobra. Gdzie test? Zyto. Okres zbiorów, ale to mi chodzi bardziej o żyto na kieszonkę. Jest. Całym rokiem faktycznie można. Nie. Ciełów. Aha. Nie, to można rzecz. Lucerna kończyna. I to pewnie, że to na kieszonkę sobie wleci. Odpalam bidon, ale leci. Zobaczymy, czy ta strona lepiej odna, czy jedna taka to stopa jest całkowicie. Marzenia by troszeczkę lepiej, ale pewności nie mam. Szczerze mówiąc. Jakby nie dała żyto na kieszonkę, to raczej nie będę dawał znajomicy. Nie mam obłonika, tylko znajomicy dam. Raczej, tego mam pełno.
No i misję mam pełną, więc najbliższa będzie rozdawana do pełna. Będzie rankowana, meczka będzie kuźwa, się pewnie pompa zawsze. Kosztuje. Beczce. Ale trzeba będzie rozdać. Nie wiem, czy GB je, czy przeładam, zobaczymy to. A szczerze nie chciałbym przysłużać tej ziemi, żeby też widało, wydajne było. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to pokonanie wyjdzie. Na chętu zaraz trzeba nie wpaść w te... Szczerze? Na chętu zaraz nawet wpaść. Stależować to. Rozdać gnojowice. Doprawić to. Nawet żyto. Wsiadł sobie żyto. Żeby to już miało jakoś więcej nogi to wszystko. Dobra, tak. Nie wiem, czy trochę powinien mieć na zewnątrz, bo nie do środka. Ale... Bardziej wolę widzieć niż lewą, więc tak sobie to kaszam teraz. Na ten moment. Dobra, jakoś tam to będzie. Może zbiornik się ukoci. Patrząc, kurwa, to bym sobie zostawił, czy kwatował. Tamte dwa by mi starczyły. Nie ma co płakać. Trzeba kosić, trzeba to ogarniać. No jakoś tam to powoli leci, no szału nie ma, dokładnie łeba. Ale jakoś tam może będzie dobrze. No ogólnie nie ma co się oszukiwać, co rzepaku w tym roku nie będzie. To już trzeba sobie powiedzieć. Patrzcie gdzieś wózek do hederu. No dzisiaj bez wózka, ale z handlem pojechałem. Będzie przeciąć asfalt na drogę polną, tu mówię wjadę. Bez hederu, bez wózka, mówię bez straty hedera sobie spiąłem. I przyjechałem sobie z hederem spiętym. Dobra, ryzyk, fizyk, to mnie to będzie. A policja może nie będzie jechała, to mnie nie złapie mnie. Tyk, tak się wrócimy normalnie. I możemy sobie kogoś i dalej. No, tak to można sobie robić. I to by obkarać. Mieszało nie ma, dopóki nie było, ale... Przyjdzie tu gnojowica, przyjdzie wszystko do będzie lega. Nie, ja może spółprawię, nie to będzie. Modaj, że on to kończy, żeby właśnie wsadę, może tego się nie tylko gdzieś napadł, drugi nie wyszedł. Nie rzepakiem. Żyw to jeszcze będzie, a pewnie było. Dobra. Proszę dużo, dzisiejszy odcinek był na tyle. Z takiej linki jest podobał też, a pewnie komentarz. Dzięki za wydanie czasu. Na razie.